Jest z nami kapitan Gladiatorów, Marcin Reichel. Cześć Marcin. Witam serdecznie. Nie udało się dzisiaj pokonać przeciwnika. Niestety, braki kadrowe dało sobie znać z szerokiej kadry na początku sezonu. Niestety dzisiaj ledwo udało się zebrać 6 osób. Cieszę się, że w ogóle zagraliśmy mecz, bo myślałem, że będziemy musieli oddać walkowerem niestety. Pierwszy raz w rozgrywkach. No ale niestety zabrakło troszeczkę. Spodziewałeś się, że będzie tak ciężko w lidze, czy jednak problemy kadrowe was wykończyły? Wiesz co, Piotrku, bo w lidze już graliście, prawda? Teraz tak, ponownie tak, wróciliście, tak, więc tak. Mogliście się spodziewać poziomu, jaki będzie. Jak dla mnie wymagałbym od zespołu, żebyśmy się spokojnie utrzymali, ponieważ są zespoły, uważam, nawet gorsze od nas, jednak braki kadrowe wmuszają no, pewne posunięcia i niestety czasem przegrane, bo tak jak dzisiaj grając bez zmiany, no, nie jesteśmy w stanie nawet kondycyjnie, prawda, nadążyć nad przeciwnikami. Są 3-4 zespoły faktycznie, które odstają, tak graliśmy, nie wiem, z Teben, z Bojakowianką i faktycznie są zespoły, które są lepsze od nas, ale myślę, że spokojnie byśmy byli w stanie utrzymać się w lidze A, no a niestety teraz się weryfikuje inaczej. Jaka przyszłość przed Gladiatorami? Mam nadzieję, że dobra, no spróbuję jeszcze zebrać ponownie skład. Najbardziej nam zależy na pozycji bramkarza, ponieważ Łukasz jest troszkę... No z tym bramkarzem to już można by historię pisać o bramkarzy i Gladiatorzy, to całą książkę nawet można by napisać. Dokładnie, na początku sezonu się już cieszyłem, bo trafiliśmy bardzo dobrze, nawet tobie się spodobała ta osoba, ale niestety no, ma zabronione z klubu bronienie w innych ligach, więc Łukasz niestety musiał wejść z pola na bramkę i no, nie jest on typowym bramkarzem, dlatego ja też nie mam do niego, prawda, pretensji, ale no, jeżeli na tej pozycji znajdziemy kogoś, to myślę, że już będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.